Witam, kolejny odcinek SnowRunnera. Tak się zastanawiałem, od czego by tu zacząć, ale myślę, że zacznę sobie od odkrycia wież. Nie będę też wiele kombinował. Stacja paliw. Stacja paliw, przepraszam. Naprawimy sobie uszkodzone podwozie. Mam nadzieję, że nie spadając przy okazji. Tutaj co tu mamy? Stację paliw. A jakże? Okej. Do pełna poproszę. Pojazd naprawiony w pełni, bo zaraz będzie w pełni utkwiony. No dobra, to jedziemy sobie odkryć wieżę, tylko chyba... nie wiem, czy tędy wyjechać, bo tutaj ostatnio utkwiłem jakby, no ale chyba coś targałem też, to może teraz nie utkwię. A jednak... Nie. A jednak. Nie. Okej. Tak, rzut oka chyba na mapę nastąpi. O ile przejażdżka nie skończy się w tym miejscu. No ludzie, co z tym? O. Dobrze. Wydobądźmy się. Proszę. Ciągnie całkiem słusznie ta wyciągarka, ale no dobra, noc się zrobiła. Rzut oka na mapę. Chyba będzie prościej się odholować i dojechać do stacji paliw. Tak, tak zrobimy. Holuj, akceptuj. Ok, opuść. Jedziemy. O, au! A tak to jest, jak się jeździ po ciemku na pełnym gazie. O, zaraz będzie potrzebna mi ta stacja naprawcza, więc... może tak. Może coś dostrzegę i zdołam jednak ominąć. Cały czas czwóreczka i, jak to mówią, cała naprzód. Ops, 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 ops. No! Au! Au! Ojej, ojej, ojej. No dobra. To mówią, zginął na prostej drodze. Ja to umiem. Au! No, to chyba rekordowy będzie przejazd pod względem ilości uszkodzeń.
Ale na razie tylko silnik i zawieszenie. Tak, tak. Ouch. A no trzeba było jechać za dnia. To by było łatwiej. Teraz jeszcze wjadę w błoto. Dobra. Takie błoto to chyba nie chciałbym jechać w nocy. To w ogóle nie była noc jeszcze. Ciemny dzień. Dzień zresztą niewiele jaśniejszy. Trzeba było jechać tamtędy, bo widzę ślady. A poza tym widzę jakąś trakcję. Oczywiście to może być wszystko złudne, ale nie jest. O! Wóz! Ha, co mi po tym? O! Nie ma? No cóż, no to chyba zamiast wycieczki tajgą wybiorę się tutaj kotkiem i spróbuję wyciągnąć tą ciężarówkę, o ile takie jest moje zadanie. Dobra. Cóż, no to tak, dajcie chwilkę. Tak, ruszamy ponownie w bój. Tym razem no, spróbuję może wyciągnąć tą ciężarówkę, która mi się tam wyświetliła. Jeszcze do tego może spróbuję wyjechać stąd, nie uszkadzając pojazdu. Poza tym on jedzie na tyle wolno i ma na tyle duże koła, że jest spora szansa, że może aż tak zepsuty nie będzie. Mimo jazdy na pełnym gazie. Tyle tylko, że jest jakby mniej sterowny. Okej. Nie jeździmy nim bardzo szybko. Wziąłem ze sobą beczkę, bo najprawdopodobniej wyciąganą ciężarówkę trzeba by zatankować. Zresztą, no, nie wiem, co z nią trzeba zrobić, bo nie wyświetliło mi się zadanie, bo tajga mi zatonęła w błocie. Niewykluczone, że kotek też zatonie w błocie. Kurczę, widać wszystko poza drogą. A włączyłem światła. Różnica żadna. Jest sterowny, to może źle powiedziane, jest duża, mniejsza szybkość reakcji na naciśnięcie klawiszków. Być może padem działałoby to szybciej, aczkolwiek trochę wątpię. O, au, 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 au. Że nie wspomnę, że w kotku można sobie przecież wozić stację benzynową ze sobą.
Okej. O, a co to się stało? Dlaczego? No. Niewidzialne coś. Ale póki co nie jestem uszkodzony. Aha, bo nie widać. No tak, wyłączyłem huba. On się pojawia tylko, kiedy czegoś używamy. Tak może jest troszeczkę bardziej ładniej wizualnie. No nie wiem, sam. Teraz myślę, że mogę sobie tutaj Tajgę zostawić. Przytargać kotka. Wyciągnąłby oba. O, to nie było zaplanowane. A tu co tu mamy? Przystanek autobusowy. Aha. Rozumiem. Okej, okay, no nie wiem. Nie wiem. Rano. Południe? Trzeba tylko w południe tu jeździć, bo inaczej to naprawdę niewiele widać. Widzę już ciężarówkę, którą planuję wyciągnąć, ale... Nie bardzo wiem, jak się do niej dobrać. Tak jak mówię, Tajga mi tu utonęła. Dobra. Złączmy blokady. I spróbujemy jakoś może nie zatonąć. O! No tutaj mamy do czynienia jakby z lepszą trakcją i mniejszą chęcią tonięcia. Dobrze. Jak ruskie coś jest złe, to jest dobrze. Okej. Pokaż zadanie. Zaakceptuj. Zaśledź. Okej, ale... A, ale teraz mi się tu na górze nie wyświetla, co mam zrobić. Słabo mi się to podoba. Tryb imersji wyłączymy niestety. Fajnie mi to wyglądało, no ale dostarcz na parking. Okej. A gdzie parking? Wow! Daleko, ale po drodze. Dobra, wyciągnijmy ją stąd na razie. Nie w słup. O, no! W tym stanie będzie trudno ciągnąć. Jej. Tak. O, tylko tak mogę? No dlaczego nie mam z tyłu haczyków? Niedobrze. A! Zatankuj. Źródło. Transport paliwa. Okej.
Teraz źródło to samo, ale Caterpillar. Ok, i wszyscy pełni. I teraz włącz silnik. Ciągnię tym pojeździe, a następnie weź i się zakop. A może nie. Może jakoś damy radę. Nie chciało mi się zawracać na kilka razy. No dobra, nie chciało mi się. Zaraz wciągnę go z powrotem w to błoto i będzie fajnie. O, nikogo tam nie ma. Okej, no nie ma to nie ma. Nie spojrzałem, co jest nagrodą, czy dostanę go, bo jak tak, no chyba go nie chcę. No tak. A przymierzałem się sprzedać koteczka z uwagi na taką sobie dzielność na Alasce. Dobrze, że tego nie zrobiłem. Bo chyba z tych samochodów, co mam, to kotek jest, powiedzmy, chyba najbardziej dzielny terenowo. Nie ma zbyt wielu funkcji, to prawda, ale do wyciągania jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. No. Czy to coś jedzie za nami jeszcze? Jedzie. Wyznaczałem sobie na dzisiejsze zadanie, ale robię wszystko, żeby go nie zrobić. Suń się, kamieniu. Psa urok. Tu sobie postanowiłeś, że będziesz zapisywać? No dobra. Houston. No co jest? Ach, kamień tu mi wlazł. A, no przez to.
Dobra. Już niedaleko, ale coś tam się na sznurku ciągle jeszcze ciągnie. Poza tym, jak się urwie, znikną mi opcje, wyłącz silnik i tak dalej. Czy ktoś mówił, że ma być cała? Starczy rama z numerem seryjnym, nie? No, holując pojazd, walnąć w słup to taki dobry pomysł, ale to lusterko po prawej to na samej górze to fajnie mi lata. Do to mi to. No dobra, jedziemy główną. No dobra, nie dostałem grata w nagrodę, a może to i dobrze. Właściwie ktoś umie pracować, to skasujemy wam bramę za to. Zamykajcie ją na drugi raz. A, tu jest drugi przystanek autobusowy. Co ja teraz chciałem zrobić? Dobra, pomyślmy. Mapa. Może jednak wysłać zwiadowczego, co? Ale nie mam takiego żadnego. Okej, może inaczej. Może zakupy jakieś, a może coś sprzedamy. W każdym razie. Okej. Dobra. Pomyślmy. Sklep z pojazdami. Ale że. Aha. Okej. To trochę za drogie. A co to jest? Azow. Potrzebuję zwiadowczy. Może inaczej. Royal. Do widzenia. Ma ulepszenia, Lender. Jak moja kolega? Aha. Dobra, trzeba by to. Dostosuj i wtedy i teraz jakoś sprzedawać, tak? Sprzedaj. Aha. Okej. Skrzynia biegów. Wysoki zakres. Sprzedaj. Zbalansowana. Sprzedaj. Czemu nie sprzedaj? Dobra. Opony. Sprzedaj. Coś jeszcze mogę sprzedać? Tak, te jeszcze sprzedaj. Te. Aha, te. A z łańcuchami? Okej, okay. Sprzedaj. Dobra. To chyba wszystko, co tu sprzedałem. Wyciągarka.
Sprzedaj. 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 OK. Snorkel fabryczny, rama, podwozie, dobra. To tu nic nie mamy do sprzedania. OK. Zachowaj. Magazyn. I sprzedaj. Dobra. Pacyfik. Nie, zastosuj. Dostosuj. Dobra, ale to może poza kamerą. A tutaj mamy chyba dość kasy, żeby sobie kupić jakiś pojazd zwiadowczy. Pojazdy. Autostrada nie. Ciężkie nie. Ciężkie. Teren. I zwiad. Co my tu mamy? A co ty jesteś? Jar. Well. A ty? Nie, ten to nie. Moc tam. Trwałość zużycia paliwa. Ja ma. A ty co za jeden? Nie znam cię. Ale słaby jest. Myślę, że z tych tutaj to chyba Jar jest najlepszy. A nie, bo jeszcze... A, dobra. Burłak. Ale nie mogę, bo... Aha, bo to DLC. Okej. Czemu nie da się ustawić, że dostępne? No więc tak, z tych co mamy, to... A, tu mamy jeszcze jakiś taki bojowy pojazd. Ale go nie mam. Znalezionego. Tuz. Dobra, bierzemy Jara. Kup i zastosuj. No i teraz o! Fajny. No to teraz dostosuj. A dlaczego od razu z łańcuchami aż? Okej. No, tu niewiele mamy. Fabryczna, niech będzie. Zawieszenie fabryczne i nie ma innego. Opony. Terenowe. Czy błotne? A, te już mamy. Aha. Na tasie nisko. Dobra, dobra, dobra. Teraz jeszcze tak. Niezależna dla pilotów. Poproszę. Kup. Tak. Snorkel. On jest jakiś taki niski, ale... Ale no, raczej potrzebny, bo samochód. Tak. I rama, dodatki. Bagażnik. Poproszę. O, ale ma baniaczków. No i dobra, jedziemy. Opuść garaż. Jak to coś mi zatonie, no to, to wtedy co? Powiem, że trudno zatonął. To gdzieś takie są? Ja takiego nie widziałem nigdy. Ale też specjalnie jakoś bardzo nie patrzę na... Ostatnio na filmy z Rosji w ogóle staram się nie patrzeć, no trudno. Ale jakby ostatnio coraz mniej... No! Okropne, ale w zasadzie wszystko w życiu nam powszednieje.
Ale co, jak coś jest niedostępne tu, powiedzmy, w sklepie, no to ale jak sobie już kupię i na przykład wrócę z takim czymś na Alaskę, to co, już nie będę mógł mieć? No nie wiem, no zobaczymy. Na razie chyba trzeba zaraz będzie znów przesunąć czas. No demon prędkości to nie jest, a nie szkodzi. Ja też nie jestem. Wow! Coś sam zrobiłem. Najechałem na coś. A, jeszcze zobaczmy. O! Jak wygląda w środku. W środku. Nie najgorzej. Disk error. Okej. No trochę nim trzęsło, więc rozumiem, że disk error. Jednak pierwotny zamysł twórców Madranera, czyli spojrzenie z zewnątrz, bo tam owszem są mody, a nawet chyba już nie mody, może w ogóle jest taka możliwość do patrzenia z wewnątrz. No ale tutaj chcieli się pochwalić sobie, tak powiem, piękną grafiką i fizyką błotną, a ze środka nie bardzo ją widać. Więc w pierwszej wersji Madranera, która była zresztą bardzo fajną grą, potem zaczęli coś tam przy niej grzebać, a jeszcze wcześniej zrobili tak, że w zasadzie jedyne co tam można robić, to wozić drewno z tartaku. Przepraszam, z wyrębu do tartaku. No to trochę nie bardzo, nie? Specjalnie ciekawa to ona nie była, nie porywająca. Dobra. Zróbmy to tak. Nie wróży to dobrze, bo kat tędy przejechał w zasadzie bez zwalniania. No ale jedzie. Dobra, nie narzekajmy. Jest lekki, jedzie, nie zakopuje się. Trochę kamieni leży na drodze, znaczy na miejscu po drodze, pominiemy sobie. Na pewno ma lepszy dźwięk niż mój sprzedany przed chwilą traktorek. Dobra, bo nie widzę. Nie widzę, o co biega. A, okej, to już tu niedaleko, dobra. Od razu lepiej. Paliwa co niemiara, ale jedziemy na stację benzynową, bo ustawiłem ją sobie za punkt orientacyjny. Wow.
mało brakowało. Dobry. Takie fajne mają na drzwiczki. Nie. Teraz F. Okej. A co tu leży? Dobra, wieża jest gdzieś tam chyba na górze. Gdzie ta droga była? Aha, tutaj. Tu? No i nie wiem. No dobra, potem już tu, no bo nic więcej nie potrzebujemy. Jeśli chodzi o wiedzę. To jest takie fajne miejsce, gdzie można zlecieć. Taki przepust. Ale całkiem fajnie płynie. Ta iga chyba by tutaj się po prostu nie zmieściła. Znaczy może by się zmieściła, ale byłoby strasznie dużo kombinacji. No i jakby tak się tego przenieść teraz na Alaskę, czy on będzie miał nadal ruskie tablice rejestracyjne? Okej, widzę cię. Skruntem czy drogą? Chyba drogą. A, nie wiem czy tu jest droga. Dobra, skruntem. Pewnie można objechać górę. Brakło mocy. A może i nie można. Tutaj piesza ścieżka jest. Nie wiem, co tutaj zrobiłem, tamtej obok, bo nic jej chyba nie zrobiłem, ale... Dobra, piesi nie są tu potrzebne. Zawsze można przyjechać samochodem. Czy można się czepić wieży? Można. Okej. Modyfikacja. Okej. Mapa. Nowy cel. Mapa. Się narobiło. Modyfikacja. Przejeżdżałem koło niej. Okej. Brama do kamieniołomu. I tutaj wieża jeszcze jest. Co byśmy dzisiaj jeszcze zrobili? Zjedziemy chyba do stacji paliw i zobaczę sobie. Modyfikacja. Dobra. Cel, modyfikacja. Ok, teraz przydałoby się stąd zjechać w jednym kawałku. Siła już mi niepotrzebna. Teraz by się przydały mocne hamulce. No, zawsze. Dół się fajnie jedzie, nie? Jak się przewrócę, to nic nie szkodzi. Wow, 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 wow. Mogę zjechać prosto ku jezioru. Ale
nie będę dróg prostował, bo mogłoby się skończyć to wizytą w jeziorze jako takim, a nie na jego brzegu. Wow, wow, wow! Niszczy się wóz! Nie szkodzi. To jest tak zwany mały twardziel. Dobra, a tu tak, rzut oka. Czy nadal jadę drogą? A, jadę chyba złą drogą. Minąłem zakręt. A, no nic. Skręcamy i spróbujmy pojechać skruntem. Bo jednak co z góry, to z góry. Coś chyba właśnie rozjechałem. Szkodzi. Tutaj mamy jakieś skałki. Też nie szkodzi. Przejedziemy boczkiem, boczkiem, boczkiem. Już widzę drogę. Drogę. Okej. Okay. Aj, dobra. Ten punkt kasujemy. I teraz jedziemy w tą stronę. I tak. Okej, okay, czyli do tyłu. Domyślam się, że do modyfikacja jest do jakiegoś ruskiego pojazdu, którego pewnie nie mam, no ale to nic nie szkodzi. Jest jeszcze dużo możliwości znalezienia czegoś tutaj, prawda? Się grząskawo. Nie szkodzi. Okej. Modyfikacja. Zdobądź. A do czego dostępne? Pokaż listę. Khan. Khan. Nie mam Khana. Dobra, nie szkodzi. Myślę, że chyba na tym sobie skończę ten odcinek. Chyba, że nie. Ale to nie, to daleko jest do kolejnej wieży. A ja wiem, czy tak daleko tu zjechać. Tędy. 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 No i gdzieś tu się znajdę i dobra. Zobaczymy, jak nigdzie nie utkwię. To może się uda jeszcze w tym odcinku. Bo paliwo, jak rozumiem, mam schowane w bagażniczku.
A w to co? Okej, okay, teraz chyba tu. A. Ta droga taka trochę sobie, ale nie szkodzi. Pojedziemy sobie bokiem. Następnie trochę się zakopię. Parte wrażenie w nie, że w niektórych warunkach to auto mogłoby po prostu pływać. Takie ma baloniaste kółka. Zaczyna się podnosić wieczorna mgła, tak? Czy się mylę? Czy zbliża się wieczór i znowu będę musiał przełączyć na południe. To wszystko ładnie wygląda, ale tylko wtedy, kiedy fajnie wszystko widać, bo jak nie widać drogi, no to owszem, atmosfera może i tak, ale grywalność nie. Okej. Au. Taka to jest droga. No, snorkel mam, ale... W sumie to dość dawno się nie wywróciłem. Okej. Okay. Tak. Nie, to jedziemy drogą. Bo... Wow! Ja przed chwilą powiedziałem, że dawno się nie wywróciłem. Nie, dobrze, tak ma być, że jadę w kierunku właściwie przeciwnym do wskaźnika. Okej. Ale odcinek robi się bardzo długi, a i w grze robi się noc, więc nie sądzę, żebym dzisiaj do wieży dojechał. Spróbuję tylko dojechać do tego znacznika i na tym sobie odcinek zakończymy. Zaproszę Was do oglądania następnego i zaczniemy w tym samym miejscu. Nie będę nigdzie dojeżdżał sam. Kamulce. Skąd tu tyle tych kamieni w takich błotnych, leśnych drogach? Ale to jednak droga, ktoś już tędy jechał. Czemu ich nie odrzucą gdzieś na przykład? Szczerze, batoruscy? Nie. Oni też sobie czasem pomagają. O. Wskaźnik niedaleko.
tak, dalej trzeba by sobie radzić. Mm-hmm. Zatankuj. Ile mam? 120. No, spokojnie. Dobra. No nic, w tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym, gdzie tą wieżę dojadę i w końcu może jakieś też jeszcze inne zadanie zrobię. Aha, a propos. Napraw? Wszystko. Jej! No, to zaczynamy z czystym kątem. Do zobaczenia.